Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy wakacyjny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, zrobi się na Wielkim Buku bardziej tak filmowo, a w zasadzie ekranizacyjnie. Sądzę nawet, że będzie taki dobry temat weekendowo-wakacyjny, piątkowo-wakacyjny, dlatego że nie ma to jak fajny wieczór filmowy w gronie bliskich lub przyjaciół. No a ja poza książkami uwielbiam filmy i kto mnie zna, ten wie, że co prawda do kina nie chodzę, bo nie przepadam, ale za to kolekcjonuję filmy w domu i prawie codziennie coś oglądam. A co więcej, przepadam za ekranizacjami, uwielbiam porównywać książkę i filmy, obserwować to, jak przeniesiono fabułę na ekran i raz jeszcze przeżywać całą opowieść. A skoro dużo czytam i dużo oglądam, to sobie pomyślałam, że w takiej małej serii filmików przedstawię wam ekranizacje, które warto znać, książek z różnych gatunków. Dzisiaj zaczynamy od powieści współczesnej i przyznam wam się, że to jest chyba najtrudniejsza kategoria i taka najszersza kategoria, sami zobaczycie. Wyszedł mi z tego taki miszmasz gatunkowy, ale z pewnością nie znajdziecie dzisiaj w filmiku ani thrillerów, ani horrorów, ani romansów jako takich, ani klasyki, ani filmów wojennych. Bo tak sobie pomyślałam, że to wszystko pojawi się w następnych odcinkach. A jeszcze science fiction i kino polskie, sądzę, że to też pojawi się już niebawem. No to co? Zapraszam was na ekranizację, które warto znać według Wielkiego Buka i dzisiaj powieść współczesna, miszmasz gatunkowy. A zaczynamy, kochani, z grubej rury, klasykiem, bez którego się nie obejdzie, czyli Ojcem Chrzestnym, wszystkie trzy części w reżyserii Francisa Forda Coppoli na podstawie powieści Mario Puzo. Trzy kultowe filmy, plejada gwiazd i klasyka kina gangsterskiego. Niezapomniany Marlon Brando jako Vito Corleone, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, jeszcze cały tłum wspaniałych aktorów, wspaniałych kreacji aktorskich. Kto jeszcze nie widział, ten po prostu musi obejrzeć. Zabić Drozda w reżyserii Roberta Mulligana na podstawie powieści Harper Lee, czyli Gregory Peck jako Atticus Finch to jedyny prawidłowy Atticus. Jest tutaj także Robert Duvall jako Boo i jest to po prostu przepiękna ekranizacja, absolutnie niezastąpiona i mam szczerą nadzieję, że nikt nie wpadnie w najbliższym czasie na pomysł remake'u. Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa na podstawie powieści Winstona Grooma. I jest to, kochani, jedna z tych ekranizacji, które całkowicie pobiły pierwowzór literacki. Lecące piórko do cudownej muzyki, Tom Hanks w całości, Jenny krzycząca "Run, Forrest, run!" To jest to, co tworzy ten film i sprawia, że jest on niezapomniany i można go oglądać praktycznie na okrągło, bo tak jest dobry. Lot nad kukułczym gniazdem w reżyserii Milosza Formana na podstawie powieści Kena Caseya. Szpital psychiatryczny jeszcze nigdy nie był tak przerażającym i przygnębiającym miejscem dla kogoś, kto nie jest szalony. Chyba że spojrzymy na to tak z perspektywy Alicji w Krainie Czarów, że we are all mad here i wtedy to wszystko by się zgadzało. I do tego jeszcze jest Jack Nicholson i powiem wam tak, ten człowiek miał mnóstwo rewelacyjnych ról, wciąż ma dobre role, ale nigdy nie był tak dobry, tak rewelacyjny jak w roli Randla. Służące w reżyserii Tate Taylor na podstawie powieści Catherine Stockett. I to jest, kochani, ekranizacja, która idealnie odzwierciedla książkę, która perfekcyjnie ją uzupełnia, która tak samo wzrusza i porusza jak pierwowzór literacki. I to wszystko, kochani, zasługa wspaniałych aktorek, które dały tutaj z siebie wszystko i to po prostu widać. Najpierw czytamy, potem oglądamy, albo na odwrót, dlatego że te, zarówno film, jak i książka są tak dobre. Ja nawet zaczęłam od ekranizacji, zachwyciłam się, przeczytałam książkę, zachwyciłam się i jeszcze raz obejrzałam film, zachwyciłam się. Imię Róży w reżyserii Jean-Jacques Annaud na podstawie powieści Umberto Eco. Co prawda żaden obraz nie jest w stanie oddać tej głębi i tej ilości poziomów, jakie ukrywają się w powieści Eco, ale powiem wam tak, Jean-Jacques Annaud zrobił kawał dobrej roboty. W sumie na tyle dobrej roboty, że William z Baskerville na zawsze już będzie dla mnie miał twarz i akcent Shona Connery'ego. Czas zabijania w reżyserii Joela Schumachera na podstawie powieści Johna Grishama. Wow, wow. Wow. To jest, kochani, ekranizacja, która robi niesamowite wrażenie i tak samo trzyma w napięciu, jak trzymała mnie powieść. To jest naprawdę trudny temat i genialne wykonanie, rewelacyjne role Samuela L. Jacksona, Matthew McConaughey czy Kiefera Sutherlanda. Powstało mnóstwo ekranizacji powieści Johna Grishama i wiele z nich jest naprawdę dobrych, ale moim zdaniem ta, kochani, jest najlepsza. Stand By Me w reżyserii Roba Reinera na podstawie noweli Ciało Stephena Kinga ze zbioru opowiadań Cztery pory roku. To jest Stephen King, ale tak dla odmiany to wcale nie jest groza, to wcale nie jest horror, a na dokładkę jest to ulubiona ekranizacja samego Kinga i chyba moja też.
I nie ma się co dziwić, dlatego że jest to genialna opowieść o dojrzewaniu, o odchodzącym lecie i o odchodzącym już czasie dzieciństwa. I tutaj najjaśniej lśni gwiazda młodego Rivera Phoenixa. Tutaj naprawdę widać jego talent. Ten chłopak był naprawdę mega uzdolniony i ogromna szkoda, że odszedł tak wcześnie. Ogromnie Wam polecam, przepiękny film. Tajemnice Los Angeles w reżyserii Curtisa Hensona na podstawie powieści Jamesa Ellroya. I to, kochani, jest naprawdę reżyserskie mistrzostwo w oddaniu atmosfery kina noir na srebrnym ekranie, bez przerysowania. Los Angeles jeszcze nigdy nie było tak wizualnie, moralnie rozerwane pomiędzy męską przemocą, kobiecą delikatnością i układami, gdzie kobiety były w stanie zrobić wszystko, byle zaistnieć. To absolutnie obowiązkowe, męskie, mocne kino, wspaniałe, wspaniała opowieść, rewelacja, ogromnie Wam polecam. A na koniec, moi kochani, oczywiście cała seria filmów Harry Potter na podstawie powieści J.K. Rowling. Czyli co, mamy tutaj 8 filmów, 8 filmów. Różnych reżyserów, różne poziomy wykonania, ale są to jednocześnie takie ekranizacje, które dzisiejsze pokolenia po prostu muszą znać, podobnie jak książki. No i powiedzmy sobie szczerze, Harry ma twarz Daniela Radcliffe'a, dlatego że to właśnie Harry razem z Danielem dorastali razem na wielkim ekranie. Cała seria filmowa o Harrym to uczta dla wyobraźni i wspaniałe, piękne odwzorowanie tej magii, którą znajdziemy w książkach J.K. Rowling. I tak właśnie, kochani, wygląda moje top 10 ekranizacji, które warto znać, współczesnych powieści. I oczywiście wielu tytułów tutaj zabrakło, wielu kultowych również tytułów, tak samo filmowych, jak i książkowych, chociażby na przykład Śniadania u Tiffany'ego, która byłaby u mnie tak mniej więcej na 11 miejscu. Wielu książkoholików traktuje filmy i ekranizacje jako z góry gorsza od książki, no i zawsze książka jest lepsza i góruje nad filmem, ale ja zawsze traktowałam film jako uzupełnienie lektury. Czasami inne, czasami takie samo, czasami bardzo podobne, ale uwielbiam te porównania. Przeniesienie magii słów na ekran i ożywienie ukochanych postaci literackich. Czy może w ogóle być coś piękniejszego? Każdy z poleconych przeze mnie filmów jest niesamowity. Jest niesamowity jako dzieło samo w sobie, dlatego jeżeli na przykład nie znacie pierwowzoru literackiego, to nic nie szkodzi. Obejrzyjcie film, zachwyćcie się, może wtedy akurat sięgniecie po książkę. Koniecznie, kochani, napiszcie mi, czy Wy lubicie ekranizację i która z ekranizacji zrobiła na Was największe wrażenie. I dzisiaj, pamiętajcie, mówimy o współczesnej powieści z wykluczeniem thrillerów, horrorów, kina wojennego, romansów, klasyków, science fiction i kina polskiego. Koniecznie też dajcie mi znać, czy ta seria filmików Wam się podoba. Planuję tak robić jeden, może dwa filmiki w miesiącu w tym temacie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I oczywiście, kochani, nie zapomnijcie też o blogu, a jeśli podobał Wam się ten filmik, to proszę dajcie łapki w górę, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa, pa!